Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Kiedy gra narcyza się kończy? Kiedy w końcu gra narcyza się kończy? Kiedy jest jej koniec? Od chwili, gdy narcyz cię spotkał, to prowadził grę, grał z tobą w grę, nie traktował cię na poważnie, nie brał tego na serio. Narcyz niczego nie chciał tak naprawdę w ciebie zainwestować. Zmanipulował sytuację, zmanipulował ciebie i otoczenie. To, co zrobił, nie było ani szczere, ani uczciwe, nie było sprawiedliwe. Narcyz był twoim odbiciem lustrzanym. Stosował technikę odbicia lustrzanego. Naśladował cię. Pokazywał ci twoje własne cechy. Wiedział, że taki nie jest. Wiedział, że wcale mu o coś takiego nie chodzi naprawdę. Oszukał cię. Celowo sprawił, że uwierzyłeś w coś, co nie było prawdą. Postąpił tak z własnych powodów. Dla własnego zysku. Dla określonych korzyści. Narcyz dał ci złudne wrażenie. Złudne wyobrażenie. Iluzję. Zaprezentował się od jak najlepszej strony. Zrobił z siebie ofiarę. Pokazał się jako ktoś lojalny i wspierający. Jako ktoś troskliwy. Jako ktoś, kto cię rozumie. Oczywiście to będzie dla ciebie atrakcyjne na początku. Bardzo miło jest spotkać kogoś, kto się tobą interesuje. Kto poświęca ci czas, uwagę. Zachowuje się tak, jakby cię rozumiał. Zachowuje się tak, jakby cię wspierał. W szczególności, gdy spotkałeś już wiele toksycznych osób. Chcesz wierzyć, że może tym razem będzie inaczej. Że może tym razem w końcu poznasz kogoś, kto będzie po twojej stronie. Może tym razem w końcu poznasz kogoś, kto cię nie wykorzysta. Narcyz jednak odgrywa swoją rolę. Udaje kogoś, kto jest taki wspierający. Narcyz w sekrecie planuje, jak cię wykorzystywać. Wybrał cię na swój cel. Wybrał cię na swój cel, by cię wykorzystywać. W jego oczach jesteś łatwowierny. W oczach narcyza jesteś naiwny. Brakuje ci wiedzy, doświadczenia i dobrej oceny. W umyśle narcyza panuje przekonanie, że jeśli jesteś tak głupi, by wierzyć w to, co ci pokazuje, to wtedy zasługujesz na to wszystko, co ci robi. Tak myśli narcyz. Tak uważa. Uważa, że zasługujesz na to, by być wykorzystywanym. Narcyz widzi to tak, że jeśli byłbyś mądry, to nie byłby w stanie tego robić. Nie byłby w stanie przeniknąć do twojego życia, do twojego umysłu. Lecz jeśli narcyzowi uda się uzyskać dostęp do twojego życia, do twojego świata, to wtedy sprawia, że uważa, że zasługuje na wszystko, co masz do zaoferowania. Narcyz ma silne poczucie uprawnienia. Jego postawa jest roszczeniowa.
Uważa, że wszystko mu się należy. Narcyz oczekuje, że sama możliwość, by przebywać w jego otoczeniu, będzie przez ciebie uznawana za przywilej. Narcyz uważa, że inwestuje w ciebie swój czas i swoją energię, a za to jest wysoka cena do zapłaty. Nawet jeśli czas, jaki spędziliście razem, sprawił, że twoje życie stało się trudniejsze, to i tak trzeba będzie za to zapłacić. Być może doświadczyłeś różnego rodzaju problemów ze zdrowiem, mogły pojawić się problemy z finansami, a jednak narcyz uważa, że robi ci przysługę. Uważa, że ci pomaga. Nawet jeśli twoje życie jest w ruinie. Narcyz wybrał cię na swój cel, ponieważ wiedział, że będąc z tobą, poprawi swoją sytuację. Wiedział, że będzie to dla niego wygodne. Narcyz przedstawiał to jednak tak, że będzie twoim wybawcą. Uratuje cię, ochroni, odda ci wszystko, że będzie cię wspierał. Być może mówił, że nie może bez ciebie żyć. To był podstęp. To była manipulacja. Powiedział ci to, co chciałeś usłyszeć. Pokazał ci to, co chciałeś zobaczyć. Kiedy narcyz angażuje się w relacje ze źródłem zasilania, to nieustannie prowadzi grę. Zachowuje się tak, jakby chciał stworzyć coś znaczącego. Poważny związek. Lecz narcyz niczego nie może zainwestować. Jest pozbawiony empatii, niezdolny do uczuć wyższych i skupia się wyłącznie na sobie. Narcyz jest pasożytem. Pasożytuje na zasobach drugiej osoby. Pochłania twój czas, twoją energię, twoje finanse. Jednak zachowuje się tak, jakby ci pomagał. Jakby był tym, który ci pomaga i chce dla ciebie dobrze. Narcyz niczego ci nie zapewnia. Niczego nie odwzajemnia. Nigdy nie może nawet usiąść i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Będzie ci przerywać. Będzie cię krytykować. Zmieni temat. Będzie na telefonie. Jego nie interesuje to, co chcesz powiedzieć. Czeka, aż tylko skończysz mówić. Narcyz będzie wyrażać tylko swoje zdanie. Nigdy nie poczujesz się tak, jakbyś był zrozumiany i wysłuchany. Nigdy nie poczujesz, że narcyz cię rozumie. A jednak, gdy wybrał cię na swój cel, na początku, to zachowywał się tak, jakby cię rozumiał. Przerzucił winę na ciebie. Doprowadził do tego, że uwierzyłeś, że pominąłeś jakieś istotne szczegóły. Tak jakbyś nie był pewny siebie. Kiedy tylko coś złego dzieje się w związku, to narcyz zawsze skupi się na drugiej osobie. Jest niezdolny do autorefleksji. Nie jest do niej zdolny przez dłuższy okres czasu. Narcyz nie będzie brał do siebie, że popełnił błąd, ponieważ nie chce mieć do czynienia z konsekwencjami. Narcyz nigdy nie wybrał cię na swój cel, by cokolwiek z tobą zbudować. Już wtedy wiedział, że nie ma niezbędnych narzędzi, by cokolwiek zbudować, by cokolwiek stworzyć. Narcyz jednak zauważył wiele zasobów u ciebie. Zasobów, których używałeś, by coś budować. To właśnie przyciągnęło do ciebie narcyza.
Nie chciał jednak niczego z tobą budować. Prezentował tylko określoną maskę, rolę, iluzję. Pojawił się tylko po to, by zagarnąć wszystkie twoje zasoby dla siebie. Od momentu, gdy poznajesz narcyza, od momentu, gdy spotykasz narcyza, to gra się rozpoczyna. Jest gotowy na wyzwania. Jest gotowy do rywalizacji. Jest gotowy do tego, by zrobić wszystko, by sytuacja obróciła się na jego korzyść. Jest to dla narcyza stosunkowo łatwe, ponieważ najczęściej druga strona, druga osoba, źródła zasilania nie są świadome tego, z czym mają do czynienia. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tkwimy w jakiejś chorej grze psychopaty. Nie zdajemy sobie sprawy, że bierzemy udział w przekręcie, w oszustwie, w przemocy. Tym naprawdę jest relacja z narcyzem. To nieuczciwy plan, to oszustwo. Jesteś jednak nieświadomy tego, co się dzieje. Podczas gdy narcyz ma wiele doświadczenia, robił to już wielokrotnie. Postępuje tak od wielu lat. Wybrał cię na cel z określonego powodu. Wiedział, że nie masz odpowiedniego wsparcia. Wiedział, że brakuje ci doświadczenia i właśnie tego użył przeciwko tobie. Narcyz z tego powodu uważa, że zasługujesz na to wszystko, co ci robi. Uważa, że zasłużyłeś sobie na to, co cię spotkało z jego strony. Gdybyś był mądry, to narcyz nie byłby zdolny do tego, by uwięzić cię w swoim świecie. Nie mógłby cię wykorzystywać. Tak na to patrzy narcyz. Taka jest jego perspektywa. Narcyz nie bierze pod uwagę tego, że cię oszukał. Nie uwzględnia tego, że posłużył się podstępem, manipulacją, przekrętem. Narcyz uważa, że to jest w porządku. Myśli, że te cechy, które posiada, zdolności manipulacji, myśli, że one są pożądane, wartościowe. Narcyz uważa, że cię przechytrzył, że jest od ciebie lepszy, mądrzejszy i sprytniejszy. Uważa, że miał nad tobą przewagę, ponieważ jest przebiegły i inteligentny. Uważa, że jest w tej grze zwycięzcą. Przewiduje na wiele kroków do przodu. To tak jak w grze w szachy. Narcyz postrzega to jako złożoną sytuację, która wymaga przemyślenia i strategii, wymaga planowania i rozwiązań. Celem narcyza w tej grze jest przemieszczać swoje figury tak, by usunąć twoje figury, aż w końcu nastąpi szachmat, kiedy już nie możesz wykonać żadnego ruchu, kiedy już nie możesz uniknąć zagrożenia, kiedy już jest za późno. Ten, kto atakuje, wygrywa w tej grze. Narcyz nigdy nie przestanie grać w grę. To dla niego forma rozrywki, odwrócenia uwagi. Angażuje się w to, ponieważ dobrze się bawi. Może się wtedy poczuć lepiej. To zabawa w kotka i myszkę. Wymaga pościgu i ucieczki, co się powtarza. Przez to narcyz czuje się potężny. Ma władzę i kontrolę nad tym, kiedy cię wypuszcza i nad tym, kiedy cię łapie. Tego tak naprawdę chce narcyz. Władzy i kontroli. Tak, by mógł grać w tą grę przez resztę życia. To go podtrzymuje. To go utrzymuje przy życiu. Nie jest to jednak dobre dla ciebie. To tylko cię wyniszczy.
to tylko na koniec cię zniszczy. Dlatego musisz podjąć decyzję o tym, by zakończyć grę. Musisz przestać grać z narcyzem. Musisz przestać się z nim zgadzać. Nie możesz zgadzać się na jego warunki. Nie możesz mu ulegać. Nie możesz się podporządkowywać. Nie możesz już dobrowolnie uczestniczyć w jego chorej grze. Tylko w ten sposób gra może się zakończyć. Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Możesz wesprzeć kanał, wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.